If you are what you say you are, a superstar, then how... 1 września, tuż przed godziną 9, korytarze naszej szkoły po 2 miesiącach przerwy zapełniły się uczniami. Jedni w lepszych, inni troszkę gorszych nastrojach, ale każdy zwarty i gotowy na czekające go 10 miesięcy wytężonej pracy. Pierwszoklasiści zainaugurowali rok szkolny w auli, natomiast starsi uczniowie udali się bezpośrednio do klas razem z wychowawcami. Na twarzach nowych uczniów dało się dostrzec strach przed tym, co ich czeka. Niektórzy jednak postanowili z uśmiechem otworzyć nowy rozdział w ich życiu. W szkolnej auli wszystkich zgromadzonych powitał dyrektor szkoły, pan Adam Szewczuk. Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Dla was, drodzy pierwszoklasiści, jest to początek kolejnego trwającego 4 lata i mam nadzieję, że tylko 4, bardzo ważnego etapu w waszym życiu. Uczyć was będzie prawie 70 nauczycieli, w tym 4 księży. Dla dwójki z naszych nauczycieli będzie to również pierwszy rok w tej szkole i pierwszy rok pracy. Ci nauczyciele nowi to nauczyciel religii ksiądz Andrzej Jankowski. Oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych Tomasz Aniołowski. Jest? Jest. Ci nauczyciele są podobnie zestresowani jak i wy, także myślę, że wzajemnie będziecie się wspierać. Swoich wychowawców poznacie za chwilę, a pozostałych nauczycieli już na lekcjach i na terenie szkoły, gdzie między innymi w czasie swoich dyżurów będą dbali o wasze bezpieczeństwo. Jesteście wypoczęci, uśmiechnięci, ciekawi, co w tej nowej szkole was spotka. Jestem przekonany, że zgromadzony was potencjał będzie waszym sprzymierzeńcem i pomoże wam w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz stawianiu czoła napotykanym trudnościom, a będzie ich troszeczkę na pewno. Zawsze w takich chwilach możecie liczyć na naszą pomoc. Spotkacie się na pewno z wielką życzliwością również w naszym sekretariacie. Kończąc, życzę wam, drodzy pierwszoklasiści, wytrwałości i uporu, aby wspomniane już trudności nie zawracały was z obranej drogi albo nie spychały na pobocze. Głos zabrał również ksiądz prałat Stanisław Andryk, proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Panie dyrektorze, szanowni państwo, droga młodzieży. Każdy z nas stawia sobie w życiu pewien cel, który chce osiągnąć, do którego podąża drogą swojego życia. Taki cel postawiliście sobie pewnego dnia i dlatego w murach tej szkoły dzisiaj się znajdujecie. Czy on będzie rzeczywisty i prawdziwy, to się już okaże. Bo każdy przede wszystkim dąży do tego wszystkiego, co ma w swoim zamyśle, w swoim sercu, oczekuje to jako swoje życiowe powołanie. I w tym się czuję najlepiej. Jeśli wybraliście tę szkołę, więc myślę, że po prostu celem waszego życia jest zdobycie tutaj tej formacji, jaką dana ta szkoła. I pod względem umysłowym, i pod względem duchowym, jak zaznaczył pan dyrektor. Podczas inauguracji uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a po nim wraz ze swoimi nowymi wychowawcami udali się do klas. Podczas swojej pierwszej lekcji wychowawcy, oprócz przedstawienia się swoim podopiecznym, sprawdzili obecność, podali plan lekcji, odpowiadali na pytania, a także dali kilka wskazówek, które na pewno przydadzą się w pierwszych dniach nauki. Miejmy nadzieję, że pierwszoklasiści szybko zaaklimatyzują się w naszej szkole i życzymy im powodzenia.